Przy wyborze telewizora na pewno bierzesz pod uwagę jego rozmiar. Tutaj widzisz dwa 22-calowe telewizory, ale są takie, których przekątna ma na przykład 30 cali. Cal to nic innego jak miara przekątnej ekranów monitorów, telewizorów i innych urządzeń wyświetlających. Jeden cal to 25,4 mm. Tę lekcję zaczniemy od takiego zadania. Oblicz długość boku oznaczoną literą M. Figura, z którą mamy do czynienia, to trójkąt prostokątny. Przyprostokątne mają długości pierwiastek z trzech i dwa pierwiastki z pięciu. Nie znamy długości przeciwprostokątnej. Jakie twierdzenie umożliwia nam obliczenie tej długości? Twierdzenie Pitagorasa. Przypomnę jego treść. Suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Otrzymujemy pierwiastek z 3 do kwadratu, dodać dwa pierwiastki z 5 do kwadratu równa się m do kwadratu. Spróbuj samodzielnie obliczyć poszukiwaną długość m. Później włącz film ponownie i sprawdź, czy masz taki sam wynik jak ja. Pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. Do tego dodajemy 2 pierwiastki z 5 do kwadratu, czyli 4 razy 5. To równa się m do kwadratu. 4 razy 5 to 20. 3 dodać 20 to 23. 23 równa się zatem m do kwadratu. Jaką liczbę należy podnieść do kwadratu, aby otrzymać 23? Istnieją dwie takie liczby. Pierwiastek z 23 oraz minus pierwiastek z 23. Wiesz jednak, że długość nie może być ujemna. Długość przeciwprostokątnej oznaczona literą M to pierwiastek z 23. Wykonaliśmy nasze zadanie. Gratulacje. Przejdźmy teraz do kolejnego zadania. Tym razem mamy obliczyć długość boku oznaczoną literą Y. Znowu znamy długości dwóch pozostałych boków. Znowu mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym. Z jakiego twierdzenia skorzystamy? Z twierdzenia Pitagorasa. Spróbuj zrobić to samodzielnie. Zwróć uwagę, że tym razem znamy długości jednej z dwóch przyprostokątnych oraz długość przeciwprostokątnej. Otrzymujemy zatem takie równanie. Y do kwadratu dodać dwa pierwiastki z 3 do kwadratu równa się 10 do kwadratu. Dwa pierwiastki z 3 do kwadratu to 4 razy 3. A 10 do kwadratu to 100. Otrzymujemy y do kwadratu dodać 4 razy 3 równa się 100. 4 razy 3 to 12. Mamy zatem y do kwadratu dodać 12 równa się 100. Jaką liczbę należy dodać do 12, aby otrzymać 100? 88. y do kwadratu równa się więc 88. Jaka liczba podniesiona do kwadratu da nam 88? Pierwiastek z 88 i minus pierwiastek z 88. Bierzemy pod uwagę jedynie dodatni pierwiastek, bo długość nie może być ujemna. A czy da się wyciągnąć czynnik przed znak pierwiastka? Da się. Spróbuj zrobić to samodzielnie. Pierwiastek z 88 to inaczej pierwiastek z iloczynu liczb 4 i 22. A to równa się 2 pierwiastki z 22. Długość przyprostokątnej oznaczona literą Y to 2 pierwiastki z 22. Przejdźmy do kolejnego zadania. Oblicz długość boku oznaczoną literą K. Spróbuj zrobić to samodzielnie. Nie przejmuj się, gdy gdzieś napotkasz problem. Włącz wtedy film i skorzystaj z pomocy. Po to są te filmy. Zobacz, znowu mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym. Znamy długości dwóch boków, nie znamy długości trzeciego. Możemy skorzystać więc z twierdzenia Pitagorasa. Otrzymamy pierwiastek z 5 do kwadratu, dodać k do kwadratu równa się 4 do kwadratu. Pierwiastek z 5 do kwadratu to 5, a 4 do kwadratu to 16. Ile należy dodać do 5, aby otrzymać 16? 11 k do kwadratu równa się 11. To jaką liczbę należy podnieść do kwadratu, aby otrzymać 11? Pierwiastek z 11 lub minus pierwiastek z 11. Odpowiedzią będzie liczba dodatnia, bo długość nie może być ujemna. k równa się zatem pierwiastek z 11. Jeżeli znasz długości dwóch boków trójkąta prostokątnego, długość trzeciego możesz obliczyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Pamiętaj, że długości boków wyrażone są liczbą dodatnią. Zapraszam cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tej playlisty oraz do zasubskrybowania naszego kanału. Wtedy będziesz na bieżąco z nowymi lekcjami.